Szukając wsparcia dla siebie, zauważyłam pewną lukę, pewien brak w rozwoju osobistym i w procesach terapeutycznych. Było to wiele, wiele lat temu. Natomiast przez bardzo długi czas miałam poczucie, że czegoś tutaj brakuje, ponieważ za każdym razem, kiedy stykałam się z różnego rodzaju coachami, terapeutami czy mentorami, pojawiało się dokładnie to samo uczucie. Brak skutecznej analizy sytuacji, w której się znajduję i to, czego potrzebuję tak naprawdę. Pewnego rodzaju też taśmowe podejście do klienta. Miałam wrażenie, że jestem traktowana hurtowo. Jedna osoba za drugą, jedna osoba za drugą, jedna osoba za drugą. I niekończące się rady. Rady, które u każdego z nich wyglądały inaczej. To miało swoje oczywiście konsekwencje. I jedną z tych konsekwencji było to, że zdarzało się, że kończyłam taką sesję z poczuciem pewnego zgrzytu, z poczuciem bycia niezrozumianą, nieusłyszaną, z poczuciem jak małe dziecko, że ktoś wie lepiej niż ja. Chociaż wewnętrznie czułam, że jednak w tym, co czuję, jest bardzo duże ziarnko prawdy. Nawet jeśli nie umiem do niego dotrzeć, nawet jeśli nie umiem go wydobyć z siebie, to czułam, że tam jest ważna informacja i zwyczajnie zwracając się do kogoś z prośbą o wsparcie, potrzebowałam, by ta osoba mi pomogła się dokopać do tego. To, co otrzymywałam, to otrzymywałam najczęściej rady. Pytania, to z czym dzisiaj pracujemy? I brak planu. Tak, brak planu. To było coś, co mnie bardzo mocno uderzyło w większości bycia prowadzoną przez jakichkolwiek coachów, a w moim rozwoju, w mojej ścieżce rozwoju osobistego, która rozpoczęła się w 2015 roku, przeszłam ogrom szkoleń, warsztatów, programów mentoringowych, sesji indywidualnych i coachingowych. I terapeutycznych, ponieważ było dla mnie kluczowe i ważne, by pewne rzeczy w moim życiu poukładać i posprzątać. I wiecznie szukałam. Szukałam kogoś, kto pomoże mi. Najczęściej zdarzało się tak, że osoba, na którą trafiałam, powielała dokładnie te same schematy. Zaczęłam więc szukać głębiej, zastanawiać się, jak ja chciałabym być prowadzona, czego mi tutaj brakuje na tych sesjach? I jedną właśnie z takich kluczowych rzeczy było to, że brakowało mi planu, szkieletu. Ja jako klient przychodziłam do kogoś, od kogo szukałam, od kogo potrzebowałam wsparcia i u kogo szukałam wsparcia. Przychodziłam z danym aspektem, z danym problemem i potrzebowałam znaleźć rozwiązanie. Potrzebowałam, aby celem i efektem naszych spotkań była poprawa danej przestrzeni mojego życia albo znalezienie rozwiązania na problem, z którym się mierzę. Nie otrzymywałam tego, jak i nie otrzymywałam również planu działania. I pewnego dnia usiadłam nad tym tematem, kiedy po jednej z kolejnych sesji mentoringowych, gdzie ja jako klientka ponownie poczułam ten taki wewnętrzny zgrzyt, taki niesmak, że coś tu jest nie tak, że nie może być tak, że to, co ja czuję, za każdym razem jest błędne. Takie poczucie bycia nieusłyszaną, niewysłuchaną, niezrozumianą, ocenianą i milion rad, co mam zrobić i jak mam zrobić, i gdzie jest problem, i gdzie jest wina, i kto jest winny. Oczywiście często był ten palec skierowany w moją stronę. Nie mówię, że to wszystko było niewłaściwe. To, do czego nawiązuję, to nawiązuje do tego, że często miałam poczucie, że kręcę się wokół własnego ogona, że ktoś mnie prowadzi, ale tak naprawdę sam nie wie, dokąd mnie prowadzi. I zamiast zmierzać w kierunku, który pozwoli mi na znalezienie rozwiązania, na wyjście z tej trudności, w której jestem, to zaczynamy rozłazić się. To wszystko zaczyna się rozłazić, rozpełzać, i w pewnym momencie kończymy zanurzając się w przestrzenie, które nie mają żadnego związku.
I okazuje się, że efekt również. Po takich sesjach często kończyłam z wieloma wątpliwościami, pogmatwaniem, takim poczuciem: okej, dobrze, ale co teraz, co dalej, co ja mam teraz dalej z tym robić? I tego dnia, siedząc ze sobą, zadałam sobie niesamowicie ważne pytanie: jak ja chciałabym być prowadzona? Jak ja chciałabym, by te sesje wyglądały? Czego ja potrzebuję na tych sesjach? I to stało się punktem wyjścia do stworzenia programu mentoringowego. Do stworzenia programu mentoringowego, który jest odpowiedzią na to, czego ja nie mogłam otrzymać od innych osób. Programu, który skupia się wokół konkretnego obszaru życia danej osoby. Jest to program, który jest stworzony na miarę tej osoby, uszyty na jej miarę, dostosowany do jej potrzeb, dostosowany do jej życia, do jej codzienności i przede wszystkim, albo nade wszystko, do tego, kim jest naprawdę, ponieważ program ten mentoringowy jest oparty o analizę Human Design i dla mnie, z mojego doświadczenia zawodowego, które dzisiaj po wielu, wielu latach praktyki terapeutycznej, prowadzenia osób na sesjach indywidualnych, na warsztatach grupowych, dotarłam do takiego punktu, gdzie system Human Design jest punktem wyjścia dla każdego mojego działania, żeby daną osobę właściwie wesprzeć, żeby ta transformacja, której ta osoba potrzebuje, była naprawdę efektywna i skuteczna. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli po omacku cokolwiek zrobić, po omacku szukać i zgłębiać. Nie wyobrażam sobie momentu, żebyśmy oboje mieli przeznaczać nie wiadomo jakie ilości godzin sesyjnych i czasu, by dotrzeć do tego, co Human Design pozwala nam uzyskać za pomocą kilku kliknięć i wprowadzenia kilku danych do systemu, kiedy pojawia się wykres. Kiedy o tym mówię, od razu przypomina mi się jedno z niedawnych spotkań z pewną osobą, od której usłyszałam coś, co mnie bardzo mocno zatrzymało. Osoba ta, która miała stać się moim docelowym nowym mentorem, powiedziała, że aby mnie poprowadzić właściwie, potrzebuje mnie poznać, a to zajmie naprawdę dużo czasu. I pomyślałam sobie, coś tu jest nie tak. Bo te poznawanie mnie będzie mnie sporo kosztowało, ale to nie ja siebie będę poznawała, tylko będzie mnie ktoś poznawał, żeby mnie móc prowadzić, ale ja muszę za to płacić. I czy to jest okej, że ja mam płacić za to, że ktoś nie znalazł właściwych narzędzi i technik, aby pewne procesy przyspieszyć? Bądźmy szczerzy, żyjemy w dobie i w kulturze internetu, gdzie wiedza jest dostępna zaledwie poprzez kilka kliknięć. Wiedza z zakresu Human Design, nauki Human Design, jest czymś nieprawdopodobnym, dającym tak głębokie zrozumienie drugiego człowieka i automatycznie obraz tego, jak bardzo on odszedł od siebie prawdziwego, że brak wykorzystania tej wiedzy, brak wykorzystania tej wiedzy jest ignorancją, czystą ignorancją i narażaniem drugiego człowieka na niepotrzebne koszty i niepotrzebne straty czasu. I czy moją odpowiedzialnością jest, i czy moim obowiązkiem jest pokrywanie czyichś braków wiedzy? Na pewno nie. Mam świadomość tego, że by pewne rzeczy się zadziały i by pewne procesy rozpoczęły się, ja potrzebuję zaufać tej osobie, ta osoba w pewien sposób potrzebuje poczuć mnie. Ale kiedy słyszę słowa, że zajmie to dużo czasu i nie będą to miesiące, to w mojej głowie automatycznie pojawia się kalkulacja.
Jedna sesja kosztuje tyle i tyle. Mam się widzieć z tym mentorem co tydzień przez x miesięcy. I przez te x miesięcy w moim życiu nie zadzieje się żadna zmiana, ponieważ dopóki on mnie nie pozna, to nie będzie w stanie mnie wesprzeć. A to znaczy, że moje życie będzie stać w tym konkretnym obszarze w miejscu i nic nie ruszy. Czy ja tego chcę? Czy ja tego potrzebuję? Tak wiele mamy obszarów w swoim życiu, które nie mogą czekać. Nasze dzieci nie stoją w miejscu, nasze dzieci rosną, rozwijają się. My nie stoimy w miejscu, nasze życie idzie do przodu. Nikt nie naciska pauzy w filmie naszego życia. Nasze życie idzie i potrzebujemy właściwych wskazówek, potrzebujemy właściwego prowadzenia, potrzebujemy przede wszystkim być właściwie rozpoznani. Rozpoznani poprzez to, kim jesteśmy naprawdę. Mając taki obraz, kim ja jestem, obraz, który chociażby daje nam możliwość human design, wykres human design daje nam taką możliwość. Kiedy ja patrzę na taki obraz i widzę, kim jest dana osoba, kim jest naprawdę, a kim się stała poprzez różnego rodzaju doświadczenia, traumatyczne doświadczenia, dzieciństwo. I dekady swojego życia tu na Ziemi, kiedy te wszystkie mechanizmy, wypracowane mechanizmy z czasów dzieciństwa były szlifowane, by jeszcze bardziej być nie sobą, by jeszcze bardziej odciąć się od tego, kim jesteśmy, to ja widzę, co potrzebujemy zrobić, by wrócić do tej prawdziwej siebie lub tego prawdziwego siebie. Widzę, co ta osoba potrzebuje, gdzie są te miejsca, kiedy odcięła siebie, kiedy odcięła się od siebie, kiedy postanowiła, że to, jaka jest, jest niewłaściwe. Kto w tym brał udział? O ile szybciej taki proces wówczas następuje. Oczywiście ze strony tej osoby jest potrzebne zaangażowanie, chęć i otwartość. To jest po stronie tej osoby, ale z mojej strony jest odpowiedzialność, by moja wiedza była na tyle szerokim spektrum i na tyle głęboka, aby tę osobę właściwie wesprzeć. I tak powstał program mentoringowy, który ma być uzupełnieniem tego, czego w moim odczuciu ja znaleźć nie mogłam. Jeżeli jestem w toksycznej relacji i chcę wyjść z tej toksycznej relacji, to chcę wyjść z tej toksycznej relacji i chcę, by osoba, która mnie prowadzi, stworzyła dla mnie program, który pozwoli mi na wyjście z tej toksycznej relacji. Jeśli chcę być prowadzona indywidualnie, to chcę, żeby to było uszyte na moją miarę. A to znaczy, że chcę, aby ta osoba zobaczyła, czym jest ta relacja i kim my jesteśmy dla siebie nawzajem, jakie są między nami wymiany energii i co jest takim bardzo silnym, magnetycznym uwiązaniem, które powoduje, że kiedy jesteśmy obok siebie, to czujemy się uwikłani. I na tej bazie chcę, by ta osoba pomogła i stworzyła dla mnie plan wyjścia. Skuteczny plan wyjścia. Biorąc pod uwagę to, co jest w moim życiu. Nie chcę chodzić na sesję przez kolejną dekadę, odbywać tysiąca godzin praktyk terapeutycznych, godzin terapii, grzebania, by wyjść z takiej relacji. Potrzebuję planu, ale to ja. Jeżeli jesteś taką osobą, która czuje, że to jest właśnie to, czego brakuje, masz jakiś temat, z którym chcesz pracować, który chcesz ruszyć i brakuje ci takiego prowadzenia, to program mentoringowy, ten, do którego ciebie zapraszam, jest stworzony dla ciebie. Jest on głęboko, głęboko osadzony w realiach Twojego życia. Oparty o to, kim jesteś, jak wygląda Twoja sytuacja. I przygotowany pod Ciebie w obszarze, który potrzebuje transformacji. To jest ta luka, to jest ten brak, który odczuwałam przez bardzo długi czas. Aż w końcu pewnego dnia usiadłam i zadałam sobie pytanie, jak ja chciałabym być prowadzona? Jak chciałabym się czuć na takich sesjach?
co chciałabym czuć po takich sesjach, co chciałabym otrzymać po takich sesjach od tej osoby, jaką wartość, z jakim odczuciem chciałabym kończyć tę sesję, jak chciałabym być usłyszana i zobaczona i w jakim kierunku to prowadzenie miałoby być. I takie prowadzenie daję Tobie. Tym właśnie jest mentoring ze mną. Jeśli jesteś gotowy na rozpoczęcie tej podróży, chcesz poczuć, czy jestem tą osobą, czy nasza energia współgra ze sobą, zapraszam Cię na konsultację. Jest to 15-minutowa rozmowa, podczas której odpowiem na ewentualne Twoje pytania i podam szczegóły naszej współpracy. Do usłyszenia. Do zobaczenia.